witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Bitwę Warszawską 1920 roku i potyczki związane z naszą miejscowością Zwiszniczami. Tablica została ufundowana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, przekazana władzom gminy Wisznice na uroczystym spotkaniu 30 lipca bieżącego roku. Tablica upamiętnia wydarzenia związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Przegląd kawaleryjski, w którym opisana jest potyczka pod Wisznicami, podaje, że 16 sierpnia zwycięską szarżą 16 pułk ułanów pod dowództwem majora Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego zajął Wisznicę. Mianuję pana doktora Piotra Dragana na stopień porucznika Związku Piłsudczyków RP. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generał Władysław Śliwa.